Maja Strzałkowska, autorka aktywizujących książek i audiobooków dla dzieci z serii Julka i Szpulka. W ramach podcastu Rodzice po godzinach rozmawiam z Martą Chojką-Pawliną z Centrum Terapii i Wsparcia Rozwój na temat trudnych zachowań u dzieci. Co to są te trudne zachowania? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale przede wszystkim o zaburzeniach integracji sensorycznej. Marto, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się na rozmowę. Super, mi też jest bardzo miło z Tobą rozmawiać, Maju. Zanim zaczniemy, chciałabym podziękować osobom, które nas obserwują lub słuchają, za to, że subskrybujecie ten kanał. Słuchajcie, komentujcie i lajkujcie, aby te rozmowy dotarły do jak największego grona rodziców, którzy chcieliby świadomie wychowywać swoje dzieci. Będzie mi też miło, jeśli kupicie mi kawę, ponieważ za ten podcast nie pobieram żadnych honorariów, nie robię żadnych product placement. Często składam to po nocach, więc kawa się przyda. Na Buy Coffee tu możecie ją kupić. Link będzie w opisie pod filmem lub podcastem. A jeśli chcecie śledzić na bieżąco tematy, które poruszamy tutaj, albo po prostu jakie nowe książki, audiobooki tworzę dla dzieci, możecie zapisać się na bezpłatny newsletter na julkaszpulka.pl. Zachęcam Was do tego gorąco. A słuchajcie, Marta jest z nami, ale ja byłam pod wrażeniem, jakie Marta ma doświadczenie, bo jak dostałam od niej informację, co robiła, gdzie pracowała, to naprawdę prawie pół strony mi to, Marto, zajęło, więc próbuję to przybliżyć jakoś troszeczkę. A przede wszystkim, Marto, jesteś pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem. Trudny wyraz, ale to jest właśnie ta dziedzina, która się zajmuje dziećmi z rozmaitymi kłopotami rozwojowymi. Jesteś terapeutką TUS, czyli treningu umiejętności społecznych. Także SI, czyli integracji sensorycznej. Pracowałaś w poradni pedagogiczno-psychologicznej. A propos wczesnego wspomagania rozwoju, to była ta działka, tak. I gdzie prowadziłaś terapię SI i diagnozy. Jesteś też jednym z ekspertów firmy szkoleniowej EduAkcja. No, ale od 11 lat pracujesz w szkole podstawowej specjalnej, jako pedagog specjalny. No i prowadzisz właśnie własne Centrum Terapii Wsparcia Rozwój, a w nim zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców, liczne warsztaty też dla nauczycieli, a wszystko dotyczy trudności rozwojowych u dzieci. Także zobaczcie, naprawdę pokaźne doświadczenie, zwłaszcza te 11 lat w szkole, zakładam, że tych dzieci przewinęło się u Ciebie dużo, co? Mnóstwo. Ale wiesz co, zapomniałam o tym dopisać, a właściwie moja najważniejsza rola, od 2 lat jestem mamą. No właśnie. I to jest najważniejsza moja rola w tym momencie. I najcięższa praca jednocześnie. W końcu ta ikonka na górze Rodzice po godzinach, ja zwykle zapraszam tutaj rodziców, więc tak, rola mamy to jest zawsze inne spojrzenie na świat, na dzieci, na rodziców w ogóle, prawda? Marto, ale w ogóle tak sobie clickbaitowo, wybaczcie, ja tak będę robić te tytuły podcastu, trudne zachowania u dzieci, ale czy w ogóle słowo trudne jest właściwe, wiesz, bo tak trochę to z przekorą zrobiłam. Domyślam się. Wiesz co, jest to hasło, które nam się ostatnio bardzo, bardzo przemawia. Ja się w ogóle mega cieszę, że już odchodzimy od określenia niegrzeczne dziecko, bo to było moim zdaniem robiące krzywdę wszystkim. Najbardziej temu niegrzecznemu i nic nie wnosiło. Czy trudne? Wiesz, takie one są trudne z punktu widzenia rodzica. Z punktu widzenia dziecka to jest najczęściej komunikacja w sposób, który dziecko zna i który jest dla niego najbardziej taki... to się wytnie. Właściwy. Nie będziemy wyczytać. Właściwy. Wiem, o co chodzi, właściwy, tak, o to my rodzice mamy, nie wiem, 30, 40 lat doświadczenia, jak rozmawiać z ludźmi, a dziecko ma ile? 3? No, 2, 3, zależy jakiego mamy delikwenta w domu, tak? Jak mamy zakomunikować, że mamy z czymś problem i dzieci właśnie pokazują to poprzez te... cudzysłów sobie weźmiemy, ten kto nas słucha, trudne zachowanie. Tak, jest to właściwie sposób dziecku znany, taki, który stosuje od samego początku, zwłaszcza, że na początku jak ja płakałem, to świetnie działało, bo ja miałem im jedzenie i spanie i mamusię, no to jakby jeśli coś działa od zera, to nagle dlaczego w wieku lat 3 przestaje? No, hello. A wiesz, że o tym nigdy tak nie pomyślałam? Rzeczywiście, przecież dziecko komunikuje się na początek płaczem, jakby ten płacz jest taką naturalną drogą do tej pierwszej komunikacji do rodzica. No tak. Trzeba to zapamiętać, wyryć po prostu. Trzeba to zapamiętać.
Ale trzeba też pamiętać, kiedy zacząć pokazywać dziecku, jak w inny sposób może to zakomunikować, żeby to było dla obu stron komfortowe, nie? Bo jakby praktyka pokazuje, że dziecko, jeśli płacze, to i tak prędzej czy później zazwyczaj dostanie to, o co chodzi. Bo rodzic ulegnie albo się domyśli po to, żeby nie zaogniać sytuacji, nie? Natomiast jakby musimy modelować dobre zachowania, czy dobre, poprawne, takie, które byłyby akceptowalne przez wszystkich, nie tylko przez rodziców w domu. Ale świadomość tego, że dziecko nie umie inaczej, musi się nauczyć i potrafi przede wszystkim płaczem, jest to chyba taki klucz, wytrych, bo wtedy rodzic powie, wiesz co, możesz powiedzieć to w taki sposób, ja wtedy tak. wiem, o co chodzi. A na drugi raz, jak znowu będzie to o podobnej sytuacji płacz, mówi, pamiętasz, jak trzeba powiedzieć i dać mu tą przestrzeń chyba, nie? Tak. Dlaczego ja tego nie wiedziałam parę lat temu? Słuchaj, bo się nie znaliśmy. Tak. Ale wiesz co, no właśnie, ja mam dwulatkę w domu, więc jakbym ja jej właściwie od początku wdrukowywałam, że jeśli chce czegoś więcej, to powiedz jeszcze. I jeszcze było jednym z pierwszych słów, które moje dziecko powiedziało zaraz po mama, tata i baba, nie? I było jeche, jeche i jeche. Co to i teraz jest ja już, no jeszcze, tylko wiesz, jeszcze. Czy nie mówię. I teraz to już cały czas jest tylko jecha i jecha, nie? Ale nie ma w ogóle prawie, wiesz, awantur, że coś się skończyło i tego nie ma, nie? Tylko cały czas jakby pracujemy nad tą komunikacją, żeby ona była taka. Najzabawniejsze jest to, wiesz, że odkrywamy takie rzeczy dopiero już po fakcie najczęściej, bo często nie zdajemy sobie sprawy. Wiesz, ja w ogóle mam takie wrażenie i jestem też takim rodzicem, który tak robił, że i pewnie jeszcze zrobię nie raz, że bagatelizuje się pewne zachowania dziecka, a że z tego wyrośnie, albo ktoś nam tak powie, że a nie przejmuj się, z tego wyrośnie. A tak naprawdę pod niewłaściwymi zachowaniami dziecko chce coś nam przekazać i my jak ten detektyw, no wiesz, ten kapelusz nie jest bez przyczyny, nie bez przyczyny detektywistyczne, bo jako mama odkryłam, że ja muszę być jak ten detektyw, by zrozumieć swoje dziecko, co ono przez jakieś zachowanie, czasami właściwe, czasami jakieś takie zwykłe, proste, chce mi przekazać, bo nie potrafi się jeszcze prawidłowo komunikować. I no właśnie, i zgodnie z Twoim doświadczeniem, na jakie zachowania powinnyśmy zwrócić uwagę, które rzeczywiście mówią o tym, że dziecko ma z czymś kłopoty, pomijając, wiesz, już takie standardowe rzeczy z zachowaniami, bo dziecko coś chce, czegoś potrzebuje. Fajnie, że to rozszyfrowałyśmy sobie na początku, ale dzisiaj rozmawiamy o tych trudnych, w cudzysłowie, niewłaściwych zachowaniach, które potrafią naprawdę nieźle rodzicowi dokopać, że tak powiem. Znaczy wiesz co, ja w ogóle jeśli słyszę, że dziecko z czegoś wyrośnie, to ja zawsze mówię, że dziecko samo to najczęściej wyrośnie z ubrań i butów i to jest jedyne, czego ja jestem pewna, że ono wyrośnie, a cała reszta to jest nałożenie się wielu, wielu czynników, nie? I jakby na co zwrócić uwagę? To jest oczywiście zależne od tego, w jakim wieku mamy dziecko, tak? Zupełnie czego innego wymagamy od roczniaka, od dwulatka, od pięciolatka i jakby to sobie trzeba jasno powiedzieć. Natomiast to, co mi się pierwsze rzuca w oczy, to już dziecko roczne powinno przede wszystkim reagować na swoje imię. I powiem ci, że jakby teraz jest taka tendencja, że jeśli nie reaguje, bach, autyzm, nie? Ja jestem jeszcze bardzo daleka od diagnozy autyzmu na wstępie. Najpierw sprawdźmy słuch. Tak, bo może to dziecko w ogóle nie słyszy i tutaj się jakby nie ma czego doszukiwać więcej, tylko po prostu badanie słuchu, które pokażą. A potem dopiero jakby diagnozujmy resztę. I rzeczywiście reakcja na imię i kontakt wzrokowy. To roczne dziecko już powinno zupełnie mieć to opanowane. Kontakt wzrokowy z nami, który utrzymuje. Potem mniej więcej około drugiego roku życia to jest taki etap, kiedy dziecko zauważa siebie. To jest bardzo taki emocjonujący etap, zwłaszcza dla dziecka, bo ono w ogóle swoją autonomię nam zaznacza i to rodzice bardzo mocno odczuwają, ponieważ jest to okres, nam się wydaje z punktu widzenia rodzica, że po prostu awantura goni awanturę i ono się drze i właściwie o co ono się drze. Znaczy dziecko zazwyczaj wie, o co ono się drze i ono ma bardzo konkretną przyczynę i powód i to jest powód ważny dla dziecka. I ja zawsze na te wszystkie sytuacje staram się patrzeć jego oczami.
Nie? Wiesz, wczoraj miałam na przykład sytuację, że moje dziecko zrobiło absolutną aferę o to, że kot się bawił jej gumką. No i to po prostu był taki dramat, że kot uciekł, bo ona się zaczęła tak drzeć, jakby nie wiem co. Ja na początku myślałam, Boże, znowu, nie? A potem, no kurczę, no dla niej to był problem. Jej gumka i ktoś ją rusza, nie? Ona tego kota to weźma jak członka rodziny w tym momencie, nie? Więc no, to jest ważne, tak? I mimo, że rodzice są przerażeni tym okresem, kiedy zaczyna się bunt, ja uważam, że jak zaczyna się bunt, to jest, czy bunt, mówię wszystko bunt w cudzysłowie, to jest właśnie, to jest dobre, bo to znaczy, że dziecko zauważa siebie jako indywidualną jednostkę, tak? Która dosyć jasno nam komunikuje jakby swoje potrzeby. To jest super. I też między takim właśnie pierwszym a drugim rokiem życia bardzo wyraźnie widzimy taki rozwój rozumienia pojęć u dzieci. Generalnie dwulatek to już powinno być dziecko, które rozumie proste pojęcia. Proste w znaczeniu takim daj, weź, przynieś, zanieś, włóż, odłóż, tak, daj misia. Jeśli dziecko miało to ćwiczone przez rodziców zazwyczaj jeszcze lub ewentualnie w żłobku, doskonale zna części ciała, rozróżnia jakieś trzy kolory, jeśli to było trenowane, tak, i rozna takie przedmioty z jego otoczenia, doskonale zna wszystkie zabawki, wszystko, mamy wrażenie, że takie podstawowe komunikaty kierowane do niego, to ono już rozumie. Oczywiście to muszą być dostosowane do dwulatka, tak, czyli mówię do niego, daj mi misia, a nie czy mógłbyś łaskawie mi podać, nie? To wszystko musi być dostosowane do wieku. Natomiast dwulatek rozumie takie proste pojęcia. I teraz znowu, jeśli mamy dwulatka, który nie reaguje na imię, mamy wrażenie, że my do niego mówimy, a on w ogóle nie tylko w czasie zabawy, ale w ogóle nie słyszy, to jest już taki drugi, nazwijmy to kluczowy moment, kiedy trzeba zacząć się zastanawiać, co jest nie tak. I gdzie to sprawdzić. I wiesz, przyczyny właśnie od takich najprostszych, znowu badanie słuchu, tak? Bo może nie słyszy. Oczywiście to mogą być trudności z przetwarzaniem słuchowym, które nie są bezpośrednio związane z jakby, znaczy przede wszystkim trzeba słyszeć, żeby przetwarzać, natomiast samo przetwarzanie u dziecka może postępować wolniej. I wtedy też są różne treningi słuchowe, to jakby na bazie dalszej diagnozy nam wyjdzie, z czym jest problem, tak? Oczywiście można tu mówić, że być może to są cechy spektrum, no to też jest jakby dosyć powszechne, a może być szereg zupełnie jeszcze nieznanych nam na ten moment jakichś innych trudności, tak? Znaczy nie lubię słowa trudności, bo one się źle kojarzą rodzicom, nie? Tak, natomiast bo to wtedy znaczy, że mamy problem, a tak naprawdę... Mamy problem, nie? To jest sytuacji, jakaś to jest inna sytuacja. Tak. Wiesz co, Marta, ja w ogóle mam takie wrażenie, że jeszcze jak dziecko jest takie małe, nie chodzi do żłobka, w momencie, gdy idzie do przedszkola, to jakby te trudności dopiero, wiesz, eksplodują w kontakcie na co dzień, kiedy nie ma rodzica przy dziecku, i kiedy są inne dzieci i musi sobie radzić. I na przykład tak było w moim przypadku, mam dwójkę sensoryków, to właśnie placówka zgłaszała, że niewłaściwe zachowania dziecka, czyli że było niegrzeczne to słowo, wiesz. No, dokładnie. No ale okej. I wiesz, i też bardzo dużo się też bagatelizowało pewnych rzeczy, dopiero później wyszło, że to jest SI. I nie wiem, czy twoje doświadczenie też to pokazuje, że właśnie w momencie, kiedy taki kluczowy moment, kiedy naprawdę te trudne zachowania się pojawiają częściej, to jest ten moment, kiedy dziecko idzie do jakiejś placówki. Zgodzisz się ze mną, że tak właśnie jest? Wiesz co, to znaczy najczęściej to jest przedszkole. Drugi taki bardzo poważny skok to jest pójście do szkoły. Natomiast to jest najczęściej tak, że będąc w przedszkolu, rodzice już słyszeli o tym, że dziecko, powiedzmy, nie do końca dostosowuje się do zasad albo jest mu trudno się dostosować do zasad w przedszkolu, tylko właśnie mieli wrażenie, że wyrośnie i to jakby spotęgowało przy pójściu do szkoły. Nie? To jest, nie chcę powiedzieć, że to jest standard, natomiast to się bardzo często zdarza. Natomiast obecnie najczęściej trafiają do mnie czterolatki, czyli to jest właśnie ten moment, kiedy dziecko przede wszystkim powinno już się bawić w grupie.
bo też jest taka sprawa, że dzieci mniej więcej od pierwszego do trzeciego roku życia, one zauważają rówieśników, one w jakiś sposób się nimi interesują, ale się nie bawią z nimi, nie? Generalnie jakby to, że dziecko w żłobku bawi się indywidualnie, to jest zupełnie normalne i to nie powinno nikogo niepokoić. Natomiast kiedy mamy już czterolatka, to on powinien wejść w zabawy grupowe. Tu się okazuje, że nie zawsze. Nie? I wiesz, to jest też tak, że rodzic w domu nie jest w stanie tego zaobserwować, no chyba, że ma siódemkę dzieci, no to wtedy jest mu to łatwiej. Natomiast jakby jeśli ma jedno, dwoje, no to, to nie jest w stanie jakby tego zaobserwować. Natomiast panie w przedszkolu, kiedy mają 15-20 dzieci, to zupełnie nieźle są w stanie wyłapać, które przez cały czas bawią się same, tak? I pomijają ten okres adaptacji. Pomijając okres adaptacji, który tam pewnie trwa z miesiąc zazwyczaj w nowych miejscach, to mniej więcej po miesiącu te dzieci powinny już w to wejść. Wiesz co, a jeżeli mowa, bo dzisiaj skupiamy się na zaburzeniach integracji sensorycznej, to jakie zachowanie dziecka powinno nas zaniepokoić i jakby ukierunkować w tą stronę, abyśmy wykonali diagnozę w kierunku SI, bo już wielokrotnie w swoich rozmowach podkreślam, że zaburzenia integracji sensorycznej to jest coś, co jest dzisiaj wręcz chyba cywilizacyjnym problemem, bo nie wiem, ile procent dzieci ma zaburzenia integracji sensorycznej. Popełniliśmy fajną rozmowę na temat, że dzieci nie spadają z drzew, o tym, że właśnie nie dostymulowują się dzieciaki poprzez swobodną zabawę na świeżym powietrzu, podwórku, w lesie, gdziekolwiek. Ale wiesz, chodzi mi o to, na co rodzic powinien zwrócić uwagę i powinna mu się zapalić taka, wiesz, czerwona lampka nad głową, że okej, czyli to jest ten moment, w którym ja muszę jednak chyba zrobić diagnozę z integracji sensorycznej. Wiesz co, to znaczy jakby rozróżniłabym dwie sytuacje. Przede wszystkim jeśli w placówce, do której uczęszcza dziecko, nauczyciele zgłaszają, że coś jest nie tak, tak, że w jakiś sposób widzą pewne, wiesz co, muszę podłączyć laptop, bo mi pyka bateria. To robimy stop, no, a mi się zawiesił obraz, u ciebie też? Tak, właśnie, nie, właśnie ty mi się zawiesiłaś i przez moment się zastanawiałam, czy ja nie gadam, wiesz, tak. Nie, dlatego się odezwałam. Nie, spokojnie, no właśnie mówię, ci robię mi kawały jakieś dziwne czasami. Dobrze, podłącz sobie laptop. I po prostu ja zrobię cięcie po moim pytaniu, a ty sobie, wiesz, zaraz odpowiesz. A ja, wiesz co, zaraz się pojawię w studiu, jeszcze raz skorzystam z okazji. Dobra, na razie się wyłączam, bo mi się coś tu zawiecha, ale ty nigdzie nie uciekaj. Dobrze, nie wychodzę. Nie wiem, dzisiaj testuję już kolejny raz i ciągle to samo. Dobra, to zaczniesz chwila i to było pytanie jeszcze. Nie pamiętam, o czym mieliśmy mówić. Takie typowe zachowania niepokojące, które mają rodzica jakby naprowadzić, że to jest w kierunku SI. To już mogę. Znaczy tak, jakby rozgraniczyłabym tę sytuację przede wszystkim na dwie. Jeśli mamy panie w przedszkolu, które zgłaszają, że dziecko w jakiś sposób odstaje od grupy i na przykład nie chce się bawić z innymi dziećmi, zawsze unika takich na przykład stania w kręgu,
nie może się skupić podczas zajęć edukacyjnych. Tak? Teraz już czterolatki, trzylatki zresztą też, chociaż trzylatka mi się tak jeszcze bardzo nie czepiała, natomiast czterolatki powinny wytrzymać te 20 minut podczas zajęć edukacyjnych, skupiając się. Tak? Specjalnie tu podkreślam zajęcia edukacyjne, bo jakby to, że dziecko się skupia 20 minut na bajce, to nie jest to samo, co skupienie się podczas zajęć edukacyjnych, tak? Czyli musi się skupić na zajęciach, które są mu narzucone. I zakładam, że są aktywizujące, tak? No nie jest to 20 minut wykładu. Jeśli na przykład zgłaszają, że dziecko ma problem z równowagą, że na przykład nie umie przejść po równoważni, że nie lubi się huśtać na huśtawkach, albo że wręcz przeciwnie, że huśta się tak, że jakby mógł, to by robił obrót o 360 stopni na tej huśtawce, tak? Te wszystkie zachowania to są zachowania takie, które możemy zaobserwować w przedszkolu. I one mogą sugerować nam, że są to zaburzenia z zakresu SI. Natomiast to, co rodzic widzi w domu, to na pewno wszelkiego rodzaju problemy podczas ubierania ubrań, zdejmowania ubrań. Zacznijmy takim, że dziecko najchętniej by chodziło ubrane w 10 warstw, albo najchętniej by biegało gołe, tak? Albo sam moment ubierania jest już trudny w jedną i w drugą stronę. To najczęściej świadczy o nadwrażliwości dotykowej, tak? Po prostu to ubranie jest dla dziecka najczęściej nieprzyjemne, albo moment zdejmowania jest nieprzyjemny. Tak samo, kiedy mówimy o obcinaniu paznokci. Jeśli dziecko przy każdym obcinaniu paznokci, od kiedy skończy powiedzmy 3 lata wzwyż, tak, robi nam awanturę i to jest powiązane z płaczem i my faktycznie widzimy, że dziecko po prostu cierpi podczas tego obcinania paznokci, to uwierzcie mi, że tak jest. Że naprawdę dla niego to jest sytuacja bardzo taka niekomfortowa. Dalej czesanie włosów. Znowu, jeśli przy każdym czesaniu, tu jest trochę gorzej z chłopcami, bo oni mają krótkie włosy, więc trudniej to wyłapać, ale u dziewczynek, jeśli przy każdym czesaniu włosów mamy histerię, to znaczy, że jest to dla dziecka jakiś dyskomfort. Druga taka bardzo ważna sfera, o której się wbrew pozorom tak bardzo nie mówi pod kątem SI, to jest jedzenie. Jeśli mamy dziecko, i ja nie mówię tutaj o takim, wiesz, okresie, kiedy dziecko najchętniej by jadło słodycze, parówki i kanapki z szyneczką i z keczupem, bo jest taki moment, mam wrażenie, w życiu każdego dziecka. Ale nawet powiem ci, jak się nazywa, bo wczoraj rozmawiałam z Martą na ten temat i w środę najbliższą będzie odcinek, czyli tydzień po naszej, tydzień temu będzie, tak, jak rozmawiamy dzisiaj, to mówiła o tym, że to się nazywa beżowa dieta i to jest neofobia pokarmowa. Neofobia żywieniowa, dokładnie Ewa. Tak. I beżowa dieta, dają już buła, parówa, makaron i wszystko leci, ale i uwaga, i to jest normalny etap rozwoju dziecka, to rozróżniamy ten moment. A ty chciałaś powiedzieć o pewnie wybiórczości pokarmowej, co? Tak, jeśli mamy dziecko takie, które naprawdę je, wiecie, trzy rzeczy naraz, na krzyż, przepraszam, i to są cały czas te same rzeczy i nie ma w ogóle możliwości dołączenia czegokolwiek innego, bo od razu jest histeria, to wtedy prawdopodobnie dziecko ma albo nadwrażliwość w obrębie jamy ustnej, czyli po prostu każda inna struktura pokarmu oprócz tych, które zna, powoduje u niego jakiś dyskomfort, albo może być to spowodowane nadwrażliwością węchową, tak? Czyli jeśli ono mówi, że mu śmierdzi to jedzenie i tak się dzieje przy 90% jedzenia, to naprawdę mu śmierdzi. I zawsze postawmy się w sytuacji dziecka, w takiej sytuacji. Czy jeśli nam by coś śmierdziało, to my byśmy to zjedli? No nie, bo jakby od razu mamy, że przecież to jest zepsute. I dokładnie taki sam jakby mechanizm obronny uruchamia się u dziecka, tak? Że nie będzie tego jadło, bo to jest zepsute. No i właśnie, tutaj jeszcze dochodzi cała otoczka babci, no jak to nie będziesz jadło, rany boskie, no przecież nie będzie głodne chodziło i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie, jakby sytuacja, kiedy w ogóle dziecko mówi, że coś śmierdzi, czego my zupełnie nie czujemy, natomiast to się powtarza, tak? Bo ja nie mówię o takich, wiesz, jednorazowych też sytuacjach, tylko jak mówię o takich sytuacjach, które zdarzają się nam cyklicznie, codziennie, co dwa dni, co trzy dni. Jeśli ono mówi, że coś śmierdzi, a my tego nie czujemy,
Na przykład ostatnio miałam, no to była nastolatka na diagnozie, ale ona mi powiedziała, że ona jak wchodzi do kuchni, to ona czuje zapach deski do krojenia, bo dzień wcześniej ktoś na niej kroił mięso, nie? I mimo, że ta deska jest już umyta, ta deska już jest umyta, nie? To ona mówi, że ona nadal czuje to mięso na tej desce. No to wiecie, to strzelić sobie po prostu w łeb, no. Tak, ja wiedziałam, jest... kiedy wszyscy sobie kupują pomidorówkę w całym bloku, słuchaj, a blok nie był mały. No właśnie. To jaki to jest, kurczę, komfort życia, no niewielki. Inną taką, czyli była nadwęchowa, smakowa, na przykład kiedy mamy dziecko, które jest nadwrażliwe na dźwięki, nie? I to jest właściwie chyba najłatwiejszy do wyłapania. Bo opcje są dwie, albo dziecko zatykam uszy w takich sytuacjach, nazwijmy to codziennych. Codziennych w sensie jesteśmy na ulicy i dla dziecka jest za głośno, nie? Codzienną sytuacją nie jest przejazd karetki, wtedy każdy sobie może zatkać uszy. Natomiast kiedy jesteśmy na ulicy i dziecko jest mu za głośno i ono mówi, że jest za głośno, albo, co ciekawe, zaczyna się samo płakać albo krzyczeć. Bo ono wtedy jakby chce zagłuszyć te dźwięki z otoczenia, żeby woli jakby swoje niż te cudze, bo do swoich jest przyzwyczajony. To nie jest tak, że dzieci z nadwrażliwością nie krzyczą. Nie, nie, krzyczą zupełnie tak samo jak wszystkie. To spoko. Albo na przykład też takie sytuacje z pozoru normalne. Na przykład jeśli widzimy, że dziecko pójdzie z nami do centrum handlowego, gdzie jest dużo bodźców różnych i wzrokowych, bo tam reklamy i muzyka jakaś gra i tam w co drugim sklepie jakiś zapach jest, że tak powiem, rozpylany bardzo często, rozpylany, są różne tak. Zapachy, i wiesz, my sobie inaczej z tym radzimy, jeśli dziecko jest pobudzone do końca dnia po tej, nie wiem, godzinnej wizycie w sklepie, to nam może, dla nas to jest objaw, że ono jest przebodźcowane tą wizytą, tak? To też może świadczyć o tym, że są jakieś trudności, nad którymi trzeba po prostu popracować. Ja ze swoich doświadczeń, wiesz co jeszcze bym dodała? Ruch, bo bardzo często się miesza z ADHD trochę i czasami rzeczywiście jest to objaw ADHD, ale z tego co wiem, ze swoich doświadczeń niekoniecznie tak musi być, że ta nadpobudliwość, na przykład jak powiedziałaś o przebodźcowaniu, to bardzo często dziecko zaczyna biegać w kółko, na przykład gdzieś potrzebuje ruchu, żeby te bodźce zrzucić. I wiesz co jeszcze zauważyłam? Strach przed tłumem. Też może być taką... Bo to dotykowe. Dotykowe i też sensoryczne, czemu hałas, no. Tak. I też wiesz, jak powiedziałeś o tym ruchu, to mi się tak skojarzyło, że mamy takie wrażenie, że dzieci z SI to są właśnie trochę takie nadruchliwe, tak? Że tak powiem, natomiast dzieci z SI to są też te zupełnie nieruchliwe, takie bardzo ostrożne, takie dla których jakby na przykład przejazd schodami ruchowymi, to już jest taka dawka ruchu, że one są wręcz sparaliżowane. To wynika trochę z nadwrażliwości, to wynika nie trochę, tylko z nadwrażliwości przedsionka, układu przedsionkowego, tak? Czyli one po prostu mocniej czują ruch niż ja zawsze reszta. Uważam, że dla dzieci z SI grawitacja często przeszkadza. To mówiłaś właśnie o tej niezdarności trochę, nie? Takiej w cudzysłowie ta niezdarność, że się często potykają, upadają. Za to są wyćwiczone w upadkach, super. Dzień super, bez śniega, dniem straconym, nie? Tak, ale nie właśnie więcej. Na przykład wiesz co, jeśli mamy jeszcze takie dziecko, które upada, takie dziecko, które upada jest normalne, tak? Generalnie dzieci upadają. Natomiast jeśli mamy takie dziecko, które upada i za każdym razem na przykład leci nam na twarz, w znaczeniu takim, że ma rozwalony nos, buzię i tutaj krew się toczy, to jeśli ta sytuacja nam się powtarza jakoś tak nagminnie, to znaczy, że odruchy obronne są nie do końca wypracowane. I to też jest sygnał. Te odruchy można wypracować właśnie w upadkach podczas zajęć SI, tak? Tak jak tutaj, zresztą sam przed chwilą powiedziałaś, nie? No trening czyni mistrza, fajnie, żeby mieć matę i odpowiednie narzędzia do tego.
Wiesz co, wydaje mi się, że tu jest dużo padło rzeczy, takich chyba najbardziej klasycznych. Mycie głowy a propos tej nadwrażliwości i przeczesaniu bym dodała. A propos czesania włosów, to powiem Ci, że naprawdę myślałam, że sąsiedzi będą kiedyś dzwonić po policję, bo moje dziecko już mamy wypracowany system, jak to robić, ale wcześniej, jak moja córa była młodsza, to było darcie się takie, że naprawdę robisz mi krzywdę, to mnie boli, a wiesz, a kołtunów masa, bo to jeszcze biegało na podwórku, to gdzieś w krzaczory, to gdzieś tam, no... Nie zazdroszczę, więc rodzice moi drodzy, jeżeli macie takie dziecko, które naprawdę nienawidzi czesania, warto zrobić diagnozę ESI, bo jak zaczniemy właśnie stymulować dziecko w odpowiedni sposób, a nie wystarczy wchodzenie na drzewa, ja jestem zwolennikiem teorii takiej, że samemu sobie nie poradzimy, bo nie mamy odpowiednich czasami sprzętów i nie widzimy pewnych jako rodzice rzeczy i nie wiemy jak stymulować i co, tak jak to widzi osoba, która jest profesjonalistą. Mi bardzo się podobało to, że dostałam tak zwaną dietę sensoryczną. Przyznam Ci się szczerze, że najpierw myślałam, jakie jedzenie ja mam jej zrobić, nie? Okay, to tak się nazywało dieta. Tak. A dieta to jest odpowiednie dostarczenie odpowiednich bodźców albo ich ograniczanie. Ale zaraz do tego pewnie dojdziemy. Bo chciałam Cię zapytać, a o kłopotach w przedszkolu, jakie może mieć dziecko z zaburzeniami SI, powiedziałaś już, nie? Że ten brak koncentracji, tak, siedzenie, trochę wychodzenie z tego koła, taka też nadruchliwość czasami, albo czasami, czy też właśnie u dzieci obserwuje się takie wyłączenie się z tych zajęć konkretnych czasami też? Tak, ale też wiesz co, na przykład... W pewnym momencie dochodzimy do takiego stanu, kiedy to dziecko jest po prostu tak przebodźcowane, że ono właśnie zaczyna płakać, krzyczeć i sprawiać takie, znaczy sprawiać problemy otoczeniu, natomiast ono samo w ten sposób odreagowywuje te emocje, tak? Jeśli to ta sytuacja powtarza się nagminnie, w sensie jeśli jakby, bo wiesz, znając przyczynę tych zachowań, to nam jest je łatwiej wychwycić. Natomiast czasem jest tak, że my widzimy już ten etap końcowy, w znaczeniu takim, kiedy dziecko zaczyna płakać. I mamy wrażenie, że mamy dziecko, które po prostu w kółko płacze. Nie? I to, co najczęściej nam przychodzi, ja nie wiem, tęskni za mamą, tak, bo jest w przedszkolu, no tęskni, no przytul się. A to przytulenie się to czasem jeszcze gorzej nam zrobi niż chcielibyśmy, chociaż mamy dobre zamiary. I jakby... Co ja chciałam powiedzieć? A propos zachowań w przedszkolu i o tym, że dziecko, mamy ten efekt końcowy, czyli ten płacz, za który pewnie chciałaś powiedzieć, że musimy rozszyfrować, co było, a my nie wiemy często, nie? Dokładnie. Jakby wiesz, widzimy dziecko, które płacze, i naszym zadaniem jest znaleźć przyczynę tego płaczu, bo dopóki tego nie odkryjemy, to tak naprawdę to zachowanie będzie się powtarzać, albo co gorsza, dojdą jeszcze inne, które będą nam zaogniać całą sytuację. Dlatego i rodzic... Przepraszam, chcę wtrącić, czy to mogą być też zachowania agresywne? Uderzanie kogoś czasami? Mogą być i agresywne, i co gorsza, autoagresywne. O, widzisz, tego nie powiedziałam, co budzi niepokój. Jeśli mamy uderzanie o szafkę, jakiego... moja córa jak była przebodźcowana, uderzała plecami o szafkę, tak. Już nie mogła wytrzymać tego napięcia związanego z bodźcami, tym, co się dzieje dookoła. Jeśli mamy dziecko, które przejawia zachowanie autoagresywne, to zawsze jest dla nas sygnał, że coś jest nie tak. Przy agresywnych może po prostu uczy się jeszcze nawiązywać relacje, chociaż to też już jest dla nas powiedzmy żółte światło. Natomiast autoagresywne to już jest czerwone światło i to jest znak, że na pewno coś z czymś jest jakaś trudność. Tak? Marto, jeszcze doprecyzujmy, co to są zachowania autoagresywne, aby rodzice wiedzieli, jeżeli chodzi o te małe dzieci. Nie? Wiesz co, bicie siebie przede wszystkim, takie uderzanie właśnie głową o ścianę, gryzienie, ale siebie. Jakby wszystkie takie, nazwijmy to, akty agresji ukierunkowane na siebie. Tak, to nie jest robienie krzywdy otoczeniu, tylko sobie. No, u takich dużo już, jak już bardzo byśmy chcieli wyjść poza strefę malucha, no to niestety samo okaleczanie to też jest autoagresja. Tak? Natomiast jakby u młodszych dzieci to się na szczęście bardzo, bardzo rzadko zdarza. I teraz jakby
ta autoagresja zazwyczaj właśnie ma trzy przyczyny, takie ogólne. Pierwsza jest taka, że dziecko coś odreagowywuje i wcale nie mówię tutaj o bodźcach sensorycznych nawet jeszcze, tylko wiesz, trudne emocje, dziecko radzi sobie w taki sposób, bo taki system sobie wypracowało, niestety. I nikt nie pokazał mu, jak to robić inaczej. I to może być, wiesz, to może być właśnie rozłąka z mamą, bo jest w przedszkolu od rana do nocy. To może być trudna sytuacja w domu, a może trudna sytuacja w przedszkolu, bo mu się tam po prostu nie podoba, tak? Druga taka strefa, to właśnie mogą być zaburzenia sensoryczne, że ono jest przebodźcowane wszystkim, co się stało i próbuje w ten sposób sobie odreagować. A trzecia strefa, taka w sumie najłagodniejsza, to też są zaburzenia sensoryczne, ale to są tak zwani poszukiwacze doznań, nie? Czyli dzieci, które słabo, bardzo słabo czują swoje ciało. Moja córa taka była, prowokowała też niektóre osoby, żeby dostać, wiesz, tak. Po prostu, żeby coś się działo tak. W ogóle, nie? Albo wiesz, siedzą i się szczypią, nie? I jakby ty widzisz, obgryzają paznokcie często. Tak, ty widzisz, że ono siedzi, że ono szczypie, ale że to nie jest jakieś rozładowanie, że ono z każdym tym szczypnięciem mu jest coraz kurczę lepiej, nie? Albo z każdym klepnięciem. To są tacy poszukiwacze tych doznań, nie? To wbrew pozorom to jest taka jeszcze najlepsza z tych trzech przyczyn. Natomiast jakby zawsze autoagresja jest czymś trudnym. No, I to ostatnie, co mówisz, to jest takie bardzo niepozorne, bo się wydaje tak. Całkiem niewinne. Nie robi to tak, dużej krzywdy. I z tego zawsze się wyrośnie. Z tego się zawsze wyrośnie. No właśnie, właśnie. Nawet jak obgryza się paznokcie, tak, że skóry się obgryza, nie? Aż tak naprawdę no. Na maksa. Wiesz co, dobrze, że o tym mówisz, ale też chyba warto tu zaznaczyć, że za tymi zachowaniami nie zawsze musi być tylko SI i że warto szukać przyczyn. I niestety muszę też powiedzieć rodzicom, że musicie się uzbroić w cierpliwość i wytrwałość, bo droga bywa kręta. Poprzez różnych specjalistów, zanim naprawdę dojdzie się przyczyn, bo może być za SI, właśnie autyzm, może być ADHD, mogą być naprawdę rozmaite, a czasami nie to, tylko jest jakiś, tak jak mówisz, jest jakiś problem emocjonalny, jakiś kłopot w przedszkolu, być może ktoś coś robi, jakąś, może niedużą krzywdę, ale dla dziecka jest to i tak duże obciążenie, ale skupiamy się dzisiaj na diagnozie SI i powiedz mi, co taka diagnoza da dziecku i rodzicowi? Wiesz co, czego nie da? To znaczy tak, jakby jeszcze zanim o diagnozie SI, to właśnie chciałam jeszcze powiedzieć, że wiecie, żeby to nie było tak, że teraz jakikolwiek problem, to wszyscy będą właśnie lecieć na diagnozę SI jako złoty środek na wszystko, bo to też tak nie jest. Ja, jak jeszcze sama nie konsultowałam, to zawsze zlecałam najpierw konsultację u psychologa dziecięcego, tak? Jakby opisanie mu problemów, i wtedy on kierował najczęściej najpierw na SI, ale jakby też pokazywał różne ścieżki, nie? Natomiast jakby właśnie, żebym najpierw może tak ogólnie spojrzeć na problem, a nie od razu jako na... Jeszcze jak mogę dodać, to jeszcze fajnym sposobem jest, który u mnie się na przykład sprawdził, żeby wywalczyć obserwację psychologa w przedszkolu, jeżeli problemy dotyczą na przykład przedszkola, bo może się okazać, tak jak w moim przypadku, że jedna dziewczynka gryzła moją córkę i dlatego ona była agresywna w stosunku do innych dzieci. I to automatycznie rozwiązało problem, poza tym, że przy okazji zaobserwowała SI i wtedy ruszyliśmy na diagnozę. Także to jest bardzo dobry pomysł, żeby obserwować w tym środowisku, w którym dziecko ma problemy przede wszystkim, nie? Nie, że pójść na wizytę, pogadać, bo to często nic nie da, dopóki nie zobaczymy tego w środku, nie? Tak, tak. Też to właśnie a propos, jeśli to się nam nie uda, to na przykład mi już rodzice często przynosili nagrania ze żłobka, nie? Oni tam z żłobka czy z przedszkola, bo już teraz w wielu żłobkach jest monitoring i można po prostu poprosić, tak? Tam trzeba pewnie wyrazić zgodę, czy dyrektor musi wyrazić zgodę, ale jakby nie ma z tym problemu, nie? Więc generalnie jest to do załatwienia i ja wtedy, wiecie, miałam taki ogląd całej tej sytuacji jeszcze od góry, bo to od góry to inaczej się patrzy niż z boku. I to fajnie było widać, kto został pobity, bo mu się należało, a kto dostał po prostu rykoszetem za niewinność, bo akurat się nawinął, tak, pod rękę. Natomiast wiesz co, sama diagnoza, przede wszystkim wiemy, z czym dziecko się mierzy, jaki ma problem. Przede wszystkim to też nam
rodzic dostaje mnóstwo wskazówek, jak to dziecko funkcjonuje i co ono odczuwa. I że właśnie trzeba się postawić trochę w jego butach. I za każdym razem, o każdej sytuacji myśleć jak o sobie, jak ty byś się czuł, tak? Co by to u ciebie powodowało? Właściwie zasadniczo pewnie to samo, tak? Czyli dyskomfort, płacz. Znaczy, no może już nie płacz, ale jakieś krzyki i tak dalej, i tak dalej. Rodzic po każdej diagnozie, czy po każdej diagnozie SI powinien dostać to, co ty mówiłaś, dietę sensoryczną. I to są już takie bardzo konkretne wskazówki, co robić z dzieckiem, żeby jak najbardziej zniwelować te zaburzenia, tak? Żeby te trudności, które mamy, żeby one po prostu minęły. Bo to się zupełnie da wypracować. Oczywiście to nie jest jak antybiotyk, że 10 dni mamy sukces, tak? To jest praca na lata, ale no, mózg jest neuroplastyczny, tak? Więc generalnie niezależnie od tego, w jakim momencie teraz jest dziecko i w jakim wieku, to zawsze warto iść na tą diagnozę, bo coś się da wypracować. Oczywiście najbardziej spektakularne efekty, znaczy najszybsze, są w okresie, kiedy mówimy o dzieciach przedszkolnych, tak? Bo po prostu wtedy ta neuroplastyczność mózgu jest największa i wtedy naprawdę, kiedy często jest, że jeśli zaczniemy terapię SI w wieku 4 lat, to jak dziecko idzie do pierwszej klasy, do klasy siódmej, to już właściwie jesteśmy wyprowadzeni, nie? Tak, wiesz co, obserwowałam dzieci szkolne, które dopiero wtedy były diagnozowane z SI. Naprawdę było im bardzo trudno. A widzisz, a to hasło, od którego zaczęłyśmy dzisiaj, samo wyrośnie, najczęściej się mówi u przedszkolaków, a się okazuje potem, że problem narasta. Dobrze, że o tym powiedziałaś, to jest bardzo ważne, bo powiedz mi, jakie są konsekwencje właśnie, jeżeli się przegapi ten moment przedszkola i jest szkoła. To jakie są wtedy problemy? Bo pracujesz w szkole i to widzisz na co dzień. No? Wiesz co, nie dalej jak wczoraj? Wczoraj rozmawiałam z koleżanką i ona jakby dziecko, które było w przedszkolu, teraz poszło do szkoły. To tam dziecko, które miało właśnie do mnie przyjść, nie przyszło. No i co rodzice powiedzieli, że jak w przedszkolu było ciężko, to teraz to jest dramat. I to generalnie tak jest, że przede wszystkim dziecko nie może się skupić podczas zajęć. Wysiedzenie dla dziecka z SI 45 minut, bo tyle niestety trwają lekcje już w pierwszej klasie, to jest nie do przyjęcia. To jest męczenie i tego dziecka, i wszystkich dookoła, tak? Bo takie dziecko przede wszystkim wierci się, kręci. Już nie mówię nawet o tym, że ono nie słucha, tak? Bo to jest oczywiste. Ono się w ogóle nie koncentruje na tym jest. I teraz zobacz, jaką to spiralę nam nakręca. Nie słucha, w związku z tym nie uważa. Nie robi tego, co robią dzieci, bo jest zajęte, jego uwaga jest skierowana na inne potrzeby, potrzebę ruchu. Tak, przede wszystkim, najczęściej. Albo jest tyle dźwiękowych rozpraszaczy, że ono nie jest w stanie się skupić. Więc nie słucha, nie robi tego, co robią dzieci, nie wykonuje zadań. Więc przychodzi do domu, okazuje się, że z 5 zadań, które zrobili, ono ma zrobione pół pierwszego. Tak, więc rodzic co? Rodzic siada, robi z nim te zadania. Z rodzicem wiadomo, inaczej się pracuje, więc dziecko się wkurza, rodzic się wkurza. I co? To powoduje z kolei niechęć do nauki, niechęć do szkoły. I generalnie w drugiej klasie mamy dziecko, które po pierwsze ma deficyty, bo rodzice nie są w stanie przepracować z dzieckiem wszystkiego, co było w szkole, chyba że siedzą z nim tyle samo czasu. Dziecko już ma łatkę tego niegrzecznego dziecka. Ma braki wiedzy, więc to powoduje u niego jeszcze większą demotywację. Rosną nam problemy w nauce, tak? Bo jeśli w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie mamy nadal problem z czytaniem, to w czwartej klasie już się nie pyta nikt, czy ty umiesz czytać, tylko tam masz nagle 50-stronnicowe lektury, czy tam 60, już nawet nie wiem, teraz się czyta w czwartej klasie. Też nie wiem, ale, ale też jak to wpływa na niską samoocenę. Tak, to wszystko leci na szyję.
Nawet na szyję i do tego, wiesz, jakby jeszcze otoczenie na niego patrzy, czy w sensie koledzy z klasy, że to ten niegrzeczny, mamo to ten niegrzeczny, tak? Albo mamo to ten, na którego w kółko panie się skarżą, tak? Jest łatka, a nam w ogóle nie o to chodzi. Oczywiście jakby, jeśli dostajesz zalecenia i ta dieta sensoryczna, to też jest duża praca rodzica. Bo jakby w sumie o tym nie powiedziałyśmy, ale przy diagnozie SI często jest zalecona też terapia, tak? Ta terapia tak zazwyczaj terapeuci zalecają raz w tygodniu. Ale tak naprawdę to ta terapia to jest taka wisienka na torcie, bo co to jest godzina w tygodniu? Tak jak my byśmy ćwiczyli godzinę w tygodniu, to kiedy będziemy sportsmenami? No za... Kiedyś, a może nigdy, nie? A okay, na tych terapiach, w tych gabinetach diagnostycznych są specjalistyczne sprzęty, huśtawki, tego typu rzeczy, tego nie mamy w domu i to jest spoko, ale tak jak mówisz, ta dieta sensoryczna to był klucz do robienia zadań, ćwiczeń, a nawet wiedza, jak wyciszyć dziecko, jeżeli jest nadpobudliwe, ciężko mu zasnąć, żeby wiedzieć, co robić, i to jest codzienna praca, tak jak mówisz, na lata. Ale też świadomość tego, co dziecku daje też do stymulowania się sensoryczne. To rozmawialiśmy w rozmowie Dzieci nie spadają z drzew. Ja wrzucę link do tej rozmowy o tym, że do 6 roku życia tam było powiedziane, dziecko musi się wystymulować po to, żeby nie miało kłopotu w szkole. Tak, jak to jest bardzo ważne, żebyśmy dzieciom pozwalali grzebać w pijachu, brudzić się, łazić, dotykać różnych rzeczy, narażać na różne sytuacje dźwiękowe, w tłumie, gdziekolwiek, wszędzie zabierać praktycznie, bo też właśnie w takich sytuacjach wychodzi wtedy, kiedy dziecko wymaga wsparcia, nie? Dokładnie, dokładnie tak. A wiesz, jeszcze jaki jest problem? Jeżeli rodzic widzi, że dziecko na takim placu zabaw nie zachowuje się właściwie, to zaczyna unikać takich miejsc. Nie wychodzi z dzieckiem do restauracji, nie wychodzi do sklepu, albo to ogranicza. Ja musiałam to ograniczyć, bo ja bym zwariowała też, więc ja wiedziałam, że zakupy robimy wtedy, kiedy dziecko ma na to zasoby. Czyli rano, kiedy nie jest jeszcze zmęczone. Jak wychodziły nagłe zakupy, to ja już wiedziałam, że będzie przekichane i trzeba to zrobić szybko. I takie dostosowanie się do potrzeb dziecka. I okej, ono było dalej w sklepie, było narażone na te bodźce, ale wtedy, kiedy mogło to przyjąć, nie? I to jest super. Też ważne. Tak, i właśnie wtedy ta świadomość po diagnozie SI, kiedy my ją mamy, to my wiemy, jak zaplanować sobie wyjścia, czas, jakie aktywności z dzieckiem robić. I nam się to zaczyna tak, wiesz, fajnie zazębić. Łączyć, wszystko, tak. I nagle nie mamy jakiegoś, wiesz, terrorysty domowego, tylko się okazuje, że to jest nasze wspaniałe, fajny dzieciak, nie? Tylko trzeba jakby trochę się też dostosować do jego potrzeb, bo tak naprawdę to my się dostosowujemy do naszych potrzeb, nie? Znaczy ja myślę, ja jestem fanką, żeby to było wzajemne, żeby dziecko też, wiesz, komunikować, jakie są nasze potrzeby i szukajmy wspólnie tej przestrzeni dla siebie i dla dziecka. Fajnie, że powiedziałaś o tym psychologu, żeby to też nie było tak, że po tej rozmowie wszyscy jedziemy na diagnozę SI. Nie, każdy przypadek jest indywidualny i trzeba indywidualnie do tego podejść, ale ja obiecałam dzisiaj i tak rozmawiałyśmy o tym, aby dać rodzicom coś takiego fajnego, żeby pokazać, jak sobie radzić czasami w tych trudnych sytuacjach. Być może już są rodzice, którzy są po diagnozie i sobie próbują jakoś z tym radzić. Ja mam taką radę, żeby zaakceptować jak najszybciej to, że nasze dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej i przejść do tego po prostu do porządku dziennego, ale mamy takie trudne sytuacje, które jak rozmawiam ze znajomymi bardzo często się powtarzają, czyli histeria podczas kąpieli na przykład, nie? Powiedz mi, czy ty masz jakieś swoje sposoby na to, jak można załagodzić tą sytuację? Co, że trafiłaś w samosedno, ponieważ ja histerię kąpieli przerabiam od codziennie mniej więcej od roku. I to jakby, to właśnie, słuchajcie, to też nie jest tak, że teraz każda histeria z kąpieli to są zaburzenia SI, nie? U nas histeria kąpieli, znaczy dotycząca kąpieli jest dlatego, że moja córka wie, że to oznacza koniec dnia, że potem po tej kąpieli to już tylko łóżko i sen, nie? I to głównie oto jest ta awantura. Natomiast mi też chwilę zajęło, zanim ja to zrozumiałam, że to o to chodzi, bo wcześniej trochę też przez pryzmat zboczenia zawodowego doszukiwałam się różnych rzeczy. No, przede wszystkim to, co jest najważniejsze, a właściwie też najtrudniejsze, to my jako rodzice musimy zachować spokój. Niestety. I trochę się nastawić psychicznie na to, że pewnie i tak będzie awantura.
i z taką myślą wejść do tej łazienki. A potem się pozytywnie rozczarować, nie? Ewentualnie się pozytywnie rozczarować. Nie, no bo słuchajcie, jakby dzieci przechwytują nasze emocje, nie? Więc jeśli my wejdziemy już nabuzowani, że Jezus Maria znowu, no to mamy porażkę już od zapalenia światła w łazience tak naprawdę, nie? Bo dzieci wyczuwają nasze emocje i do tego je chłoną jak gąbkę. Więc tak, pozytywne nastawienie do tematu to jest pierwsza sprawa i względny spokój. Natomiast jakby co, musimy trochę zaobserwować, co tak naprawdę dla tego dziecka jest najbardziej niekomfortowe. Mówię tutaj o kąpieli, nie? Możemy przerodzić sytuację w zabawę, to zawsze nam lepiej wyjdzie, tak? Wiesz, dla przykładu moje dziecko wczoraj kąpało się w kostiumie do pływania i w kółku ratunkowym, bo dostała nowe kółko w związku z wakacjami, no i trzeba było je przetestować, no i od razu siup tam, to może od razu się już umyjmy, miejmy to z bańki. No i poszło, nie? Jakby poszło, bo była zabawa. Potem przygotować sterkę ręczników do wycierania tego wszystkiego, co nachlubane, okej. Okay. Nie trzeba mieć też na to, wiesz? Tak. Jakby, ale w z awantury, więc jakby daliśmy radę. Natomiast tak, właśnie co dziecku przeszkadza? Bo może być tak, że w kąpieli przeszkadza woda jako taka, bo dziecko ma nadwrażliwość dotykową. Ale może być tak, że dziecko ma zaburzenia, to jest taki bardzo niepopularny zmysł, tak zwana interocepcja. To jest zmysł, który odpowiada za, czy w ogóle za czucie naszego ciała w środku, za odczuwanie głodu, pragnienia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast on też odpowiada za czucie temperatury. No, i może się okazać. Powinniśmy powiedzieć, że właśnie czasami niektóre dzieci w ogóle bólu nawet nie czują, nie? Tak. I są takie niewrażliwe na ten ból. To też powinno być takie alarmujące. Dodajemy, Że się przewróci się, krew się leje, a ono biegnie dalej, jakby tam się nic nie stało. Tak, to też jest alarmujące. Właśnie. I ta interocepcja to jest właśnie nieczucie temperatury, ale albo czucie jej za bardzo, albo w ogóle nieczucie. W związku z tym może być tak, że temperatura wody jest albo dla dziecka za wysoka, albo za niska, mimo że dla nas jest okej, okay, nie? Tam 36,6, nie? Zgodnie z wszystkimi wytycznymi Organizacji Zdrowia. Więc jakby to musimy sprawdzić. Może być tak, że używamy na przykład jakiegoś żelu pod prysznic, który ma zbyt intensywny zapach. I to jest dla dziecka takie jakby niekomfortowe. W związku z tym trochę trzeba posprawdzać, nie, czy to jest kwestia żelu, czy to w ogóle nie jest kwestia żelu. Jeśli używamy jakiś myjek, możemy też sobie potestować. Teraz tych gadżetów do kąpieli dla dzieci to jest w ogóle mnóstwo. Ja sama, no właśnie z racji trudności jestem na etapie, że w takich drogeriach to są jakieś tam kapsułki do barwienia wody i pianki do mycia i gąbki i myjki i kaczuszki, i jakieś fontanny spieniające wodę i pływające, więc jest gadżetów to jest mnóstwo, nie? Aczkolwiek jak odpaliłam jeden, wiesz, wulkan, który nie dość, że mrygał na cztery kolory, lał wodę i jeszcze grał, to stwierdziłam, że może przed snem to nie jest najlepsza zabawka. Nie, więc wulkan się nie udał. Natomiast jakby właśnie trochę popatrzeć na te gadżety, które mamy, których używamy, czy one są dostosowane do potrzeb dziecka i czy one go albo nie pobudzają za bardzo. Natomiast jakby już jeśli chodzi, że wszystko jest ok i wszystko działa i to chodzi o sam kontakt z wodą, no to wtedy zaczynamy działać na tak zwany układ proprioceptywny, czyli czucie głębokie ciała, czyli to jest jakby takie, no właśnie, czucie naszego ciała dokładnie, czyli jakby jak zamknę oczy, to jestem w stanie opisać, jak jest ułożone moje ciało, jak mam ręce, jak mam nogi. I układ proprioceptywny działa na nas wyciszająco. Znaczy jego stymulacja działa na nas wyciszająco. I teraz jak to zrobić? Po prostu robimy dziecku tak zwany masaż, jeszcze przed kąpielą. Najlepiej takie długie, pociągające, spokojne ruchy, dosyć mocne, bo to chodzi o to, żeby dziecko poczuło to ciało, zwłaszcza przy dzieciach, które mają podwrażliwość proprioceptywną, to one to wręcz będą uwielbiały się tak mocno przytulać,
To tak, to jest to, co ty mówiłaś, że wręcz tam takie poszukujące, nie? Że tu stuknę, tam bodźców, stuknę. Żeby poczuć coś tak. bardziej, nie? Na ciele. Tak. I właśnie, albo robimy, wiesz, takie długie, powolne, znaczy nie uciski, pociągnięcia przez całe ciało, takie wyciszające kilka razy tutaj po ramionach, wzdłuż brzucha, do linii bioder, aż do samych stóp. Nie ma to trwać długo, bo jakby generalnie ten moment kąpieli w przypadku dzieci nadwrażliwych trzeba skrócić do niezbędnego minimum, jeśli jest aż taki dyskomfort. Więc wiesz, tam 6 przejechań, 6 do 8 przejechań po ciele i pyk do wanny. Nie? I albo po prostu usiąść na chwilę z dzieckiem i je wyciszyć. Na przykład, wiecie, takie przytulanie, tak? To jest najbardziej podstawowe, wręcz takie pierwotne, tak? Pierwotny sposób na wyciszenie. No jak dziecko się przewróci i płacze, automatycznie je tulimy. Tak? Tylko jakby. Więc tutaj trzeba zadziałać trochę tak samo. Tulimy, bujamy, powoli, spokojnie wyciszamy i wtedy do kąpieli. I po kąpieli również, tak? Możemy wtedy sobie wziąć już jakieś dziecko wykąpane, jakąś oliwkę do nasmarowania, jeśli to jest dla niego komfortowe. I wtedy natrzeć to ciało i to powinno pomóc wszystko. Natomiast jakby wiesz, trzeba tą sytuację kąpieli rozbić na mnóstwo drobnych czynników i zastanowić się, co tak naprawdę jest przyczyną. Może się okazać, że to wszystko naraz jest przyczyną, a może się okazać, że dziecko jest już tak straumatyzowane po pół roku awantur, że choćbyśmy wszystko jakby tam, wiesz, że po prostu już sama sytuacja jest dla niego stresująca i to będzie powodować dalsze takie trudności, nie? No to wtedy jakby musimy przerodzić to w zabawę, po prostu. Że nie podchodzić do tego jak... chyba taka, i to jest do tego, widzisz, się zaplątałam. No. Chciałam powiedzieć, że to na zasadzie takich prób i błędów, eksperymentowania, tak. sprawdzania i wracam do tego, co powiedziałaś na początku, do naszych zasobów, że my musimy mieć takie nastawienie i gotowość do tego, że to będzie metoda prób i błędów, bo raz nalejemy zimną wodę i usłyszymy krzyk, czyli to nie to. Mówimy w przypadku takiego małego dziecka, dwulatka, który nie powie, że za zimna czy za ciepła, prawda? Tak. Albo nalejemy za ciepło, moja córa się kąpie do dzisiaj 40 stopni i to jest super komfortowe, czerwona skóra, ale okej, nie przypala się, jest okej, ale to jest tego musieliśmy. Ja też będę. Więc każdy ma swoje preferencje, no ale może okazać się, że dla innego dziecka będzie za gorąco, że kredki do malowania na wannie nie wystarczają, żeby zwrócić uwagę. I że trzeba szukać tych sposobów cały czas, no wracam do kapelusza detektywa, jak ten detektyw, szukać, sprawdzać, testować, badać i aż coś odkryjemy, ale do tego trzeba dużo cierpliwości na pewno. Dużo cierpliwości i wytrwałości i też takiej uważności, naprawdę na to, bo też jakby nawet jeśli mamy wrażenie, że już coś osiągnęliśmy, w sensie, że już coś odkryliśmy, to może się nagle okazać, że za miesiąc to nie działa, nie? Że jakby coś się zmieniło i to powoduje kolejną falę frustracji. No więc jakby znowu zaczynamy od zera, bo dziecko rośnie, te procesy się zmieniają, może się okazać, że wiesz, ja to aż się boję pomyśleć, co ja będę musiała za pół roku szukać do tej kąpieli, nie wiem, tam na łazienkę przybudujemy, żeby było atrakcyjnie. To jest takie never ending story, ja zawsze powtarzam, że kreatywność to jest jedna z cech, którą rodzic powinien być. Mieć i szukać ciągle jakichś nowych rozwiązań, nie poddawać się, chociaż jest to bardzo męczące i też dlatego tak ważne jest nasze zasoby, żebyśmy też o sobie pomyśleli i mieli jakąś taki gdzieś miejsce ucieczki, żeby trochę odetchnąć, ale tak, to jest never ending story, ciągle coś musimy kombinować, szukać i wiesz co, Marto, tak sobie pomyślałam, jeżeli będziesz miała ochotę, to cię zaproszę na oddzielną rozmowę. Może zapytamy naszych słuchaczy lub obserwujących, na jaki temat by chcieli porozmawiać. Będziemy może rozkminiać i wymyślać jakieś pomysły, co zrobić na obcinanie paznokci albo czesanie włosów. Może się potem powymieniamy jakimiś pomysłami. Wydaje mi się, że to jest zawsze fajna rzecz, żeby rodzice mieli możliwości przetestowania różnych rzeczy i sprawdzenia, co się u nich akurat sprawdzi, nie?
Słuchaj, ja bardzo chętnie, jeśli tylko będą jakieś pomysły na to, co rodzice by chcieli sprawdzić, to bardzo, bardzo chętnie. Serio. Super. Marta, obiecałam, że to będzie trwało godzinę i gdzieś się zbliżamy do tego i tak myślę Przecież sobie jeszcze nawet na... Tak mi się dobrze mówi, że gadam. Nie zauważyłam. Że... Okay. Tak, pilnuję tego czasu z szacunku do przede wszystkim mam, ale też w ogóle rodziców, tatusiowie też często są bardzo zajęci, że ta godzina to jest tak, że wiesz, coś robisz i przy okazji sobie posłuchasz. Chyba, że uważacie, że wytrzymacie dłuższe rozmowy, to dajcie znać w komentarzu, to możemy trochę przedłużać. Ja na razie sobie założyłam tą godzinę, bo wydaje mi się to takie optymalne w miarę, ale może się mylę, więc dajcie znać. Natomiast Marto, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Jeżeli chciałabyś jeszcze coś dodać a propos diagnozy ESI, na co zwrócić uwagę tak na sam koniec, to chyba już powiedziałyśmy, te zasoby i traktowania dziecka jako podmiot, nie, żeby się wczuć w jego skórę i buty. Myślę, że to jest kluczowe i wierzyć w swoją intuicję, bo rodzice często mają intuicję i podświadomie gdzieś czują, że coś jest nie tak, ale słuchają otoczenia, bab, cioć i tak dalej, które nie zawsze są dobrymi doradcami. Słuchać swojej intuicji, bo naprawdę rodzice ją mają. To tak. I też nie bać się, bo wiesz, wydaje mi się, że każdy rodzic przechodzi ten etap wstydu, nie no, z moim dzieckiem jest wszystko w porządku. I bardzo tak, jest ten właśnie. Moment trudny, prawda? Akceptacji właśnie. Tego, że jednak trzeba o coś zadbać, nie? Tego jeszcze nie powiedziałam, że słuchajcie, najwyżej wyjdzie, że wszystko jest okej. Okay. No to tylko się cieszyć. To jeszcze mamy potwierdzenie, że wszystko jest super. A jak nawet nie jest okej, okay, to nie jest koniec świata. I się znajdzie sposób na to, jak sobie z tym radzić. To po prostu właśnie szukamy sposobu na trudność. Tak jakbyśmy sobie radzili z każdą, nie wiem, chorobą, przeziębieniem, astmą, czymkolwiek. Ze wszystkiego da się wyleczyć. Znaczy to jest niedobre porównanie, bo to nie jest choroba, ale jakby ten sam sposób postępowania. I akceptacja tego. Im szybciej zaakceptujemy ten stan rzeczy, tym szybciej będziemy zakasywać rękawy i coś z tym zrobimy, nie? I będziemy, bo to jest praca regularna jednak. Zresztą wychowanie dzieci to jest taka praca, wiesz, 24 godziny na dobę, a nie zawsze się chce, nie? Czasami się to nie prawda. Chce, ale to jest normalne i nie ma się tego wstydzić, to jest normalne. Mamy różne zasoby, więc jakby dbajmy o siebie też. Tak. Marto, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Słuchajcie Dzięki. Podcastu Rodzice po godzinach. Była gościem Marta Hojka-Pawlina, Centrum Terapii i Wsparcia Rozwój. Podlinkuję na pewno jakieś strony do Ciebie, czyli strona internetowa, czy profil na Facebooku. Będziecie mogli Martę tam znaleźć. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dzięki.